Ogólnopolski bieg sztafetowy pod hasłem Pomagamy z każdym krokiem mamy już za sobą. Łomża była jednym z 12 polskich miast, w których odbywały się tego dnia charytatywne imprezy. Na Stadionie Miejskim w Łomży w piękny sobotni poranek zarejestrowało się 58 drużyn z całego regionu. Wszyscy uczestnicy byli w bardzo dobrych nastrojach i kondycji. Najważniejszy jednak był cel. Każde okrążenie to jeden obiad dla dziecka. Cieszę się bardzo, że Łomża ma ten zaszczyt i właśnie znaleźliśmy się w tej dwunastce. Dzięki temu też niewątpliwie jest to promocja dla Łomży. Możemy się pokazać, możemy coś wspólnie jako miasto zrobić dla dzieci, bo wiadomo, że jest to akcja charytatywna. Wystawiliśmy drużynę Mosiru i będziemy chcieli jak najlepiej wypaść. Tu ja muszę podziękować człowiekowi, dzięki któremu chyba to się tak naprawdę odbyło w Łomży. To jest to pan Artur Gąsiewski, pochodzący z Łomży. Jest to chyba jedyny olimpijczyk z Łomży tak naprawdę. Jako drużyna to na pewno każdy z nas będzie chciał dać siebie tyle, ile może, najwięcej. Po wspólnej rozgrzewce prowadzonej przez Justynę Korytkowską pierwsi uczestnicy sztafety stanęli na starcie. Zawodnicy tworzący pięcioosobowe drużyny przez godzinę pokonywali kolejne okrążenia, z których każde przeliczone zostały na jeden obiad dla dziecka. Środki finansowe zebrane na posiłki dla podopiecznych akcji Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej. My się bardzo z tego cieszymy, że jednym z 12 miast w Polsce jest właśnie Łomża i nasz bardzo ładny stadion. 3-4 tygodnie, trochę więcej ruchu. Mam dosyć duży ogród, biegałem po nim, nie kryję tego. No i troszkę na rowerku też pokręciłem. Bardzo się to przydaje, bo od razu poczułem się po tych 3 tygodniach taki lżejszy. I byłem w tej chwili mile zaskoczony po drugim okrążeniu, że tak łatwo to wychodzi. Tak jak wspomniałem, jest 12 takich biegów w skali kraju i przedstawiciele samorządów lokalnych wskazywali te organizacje, dla których będą przeznaczone te środki. Warunkiem było to, iż w statucie takiej organizacji ma być dożywianie. W naszym przypadku to jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Podczas jednej godziny wspólnego pokonywania okrążeń możemy zrobić coś dobrego dla siebie, dla naszej kondycji i zdrowia, a równocześnie dla dzieci, które potrzebują pomocy. Po takim biegu na pewno poczujemy satysfakcję i przepływ pozytywnej energii, przekonywała przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomży Bernadeta Krynicka. Myślę, że świetna inicjatywa. Poziom adrenaliny sięga zenitu. Ja już przebiegam 3 okrążenia, także w tej chwili odpoczywam i zaraz będę znów biegła. Myślę, że po prostu nie tylko szerzymy dzisiaj zdrowy styl życia i sport, ale też taką pomoc dla innych, dla tych, którzy są od nas słabsi, którzy oczekują od nas pomocy. I to jest wspaniałe, można razem, wspólnie połączyć te dwie inicjatywy i myślę, że takich inicjatyw powinno być więcej w Łomży. Podoba mi się tu bardzo, jestem po prostu pod wrażeniem ilości drużyn, osób, które biegną, jaka jest rywalizacja, po prostu jest naprawdę cudownie. Jak widać, wysiłek jest znaczny, widać to po mnie, ale myślę, że jeszcze dzisiaj troszeczkę pobiegam po tych okrążeń i jest naprawdę wspaniale popatrzeć na tą młodzież i dorosłych, bo przecież są i dorośli ludzie, są i dzieci. I to jest taka integracja całego społeczeństwa, że no wspaniale jest. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i po prostu dziękuję inicjatorom za taką akcję i wszystkim uczestnikom, którzy tutaj dzisiaj biorą udział, też dziękuję, podziwiam wszystkich. Zdrowy styl życia to przede wszystkim aktywny tryb życia, to między innymi uprawianie sportu, odpowiednia dieta, odpowiednia to znaczy zdrowa żywność. Ja po prostu staram się zwracać uwagę na produkty, które kupuję, jaki jest tam skład. Eliminuję pewne składy w tych produktach, między innymi na przykład syrop fruktozowo-glukozowy, sztuczne tłuszcze, margaryny. Jestem jak najbardziej za naturą, za tym, co rośnie u nas w Polsce, to, co produkuje nasz rolnik. I to jest najzdrowsze, bo to jest nasz klimat. My jesteśmy tutaj urodzeni, stworzeni do tego, żeby jeść nasze lokalne produkty. Oczywiście się nie da inaczej nie spróbować czegoś z zagranicy, ale bez przesady. Najważniejsze to, co jest nasze polskie, bo polskie jest najlepsze. No i ta aktywność, to polecam oczywiście aktywność różnorodną, żeby się nie znudziła. To jest, można i biegać, i jeździć na rowerze, i chodzić na siłownię, tak jak ja to robię. Oczywiście w miarę możliwości, kiedy mam czas. Każdy wolny czas, kiedy go mam, poświęcam na sport. I ten sport
dodaje energii, uodparnia nas na życie, przystosowuje do tego, żeśmy dążyli do celu i moim zdaniem odmładza. Wytwarzają się endorfiny, to są hormony szczęścia. To jest naturalny narkotyk, że tak powiem. Po co mamy szukać jakichś sztucznych wspomagaczy naszego nastroju, jak i wystarczy nam pobiegać, pograć w piłkę, popływać. Entuzjastów biegania po posiłek dla dzieci było wielu. O przepis na zdrowy styl życia i ideę pomocy potrzebującym zapytaliśmy zarówno organizatorów biegu, jak również jego uczestników. Jesteśmy z Zambrowa. Stworzyliśmy nie tak dawno, pół roku temu pewnie, grupę Zabiegany Zambrów. Postanowiliśmy sobie pobiegać, wolny czas spędzić na bieganiu, nie siedząc w domu. A dlaczego tutaj jesteśmy? Wspieramy charytatywnie biegi. Tutaj osoby, które są w grupie, bardzo aktywnie biegają. Ja charytatywnie w tamtą niedzielę też biegam w sukni ślubnej, także dziś biegam w koszulce PKO. No i cieszymy się bardzo. Jak jest możliwość, to zawsze, zawsze gdzieś tam sobie pójdziemy, pobiegamy. Przygotowaliśmy się? Chyba nie. Nie, no trochę była przygotowań. W sumie ja mam przebiegniętych chyba ponad 500 km, a zaczęłam od lutego. Tutaj koledzy na pewno mają więcej. Aktywnie koleżanka też na pewno dużo przebiegła. W sumie z nią najczęściej biegam. Także duchowe wsparcie jest. No biegamy tak średnio gdzieś koło 5-10 km. Czasem raz nam się zdarzyło na 22 wybiec, ale to już takie szaleństwo było totalne. Ja biegnę jako druga. Po kolei mamy numerki, także tak będziemy biegać. Będziemy się starać jak najwięcej kółek zrobić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie super. Koniecznie trzeba biegać. Bieg to zdrowie, a jeszcze tym bardziej charytatywny. Jak można komuś pomóc, to polecam jak najbardziej. My reprezentujemy zespół szkół specjalnych w Łamży. Startują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Tu właśnie przygotowują się uczniowie, siedzą tam Mateusz, Daniel i Sylwia, a to są moje koleżanki nauczycielki. Dlaczego pani zdecydowały się brać, w ogóle szkoła i uczniowie brać udział w tym biegu? Między innymi dlatego, ze względu na specyfikę naszej szkoły, gdzie są dzieci z różną niepełnosprawnością, z różnych środowisk, również ubogich, które należy wspierać. I bardzo ważny jest szczytny cel tej akcji. Jak tylko się dowiedzieliśmy, to stwierdziliśmy, wystawiamy w sumie 4 drużyny. Ja akurat, jeśli chodzi, bo ja jestem nauczycielem WF-u, wybrałam dzieci takie, które rzeczywiście biegają. Daniel jest mistrzem województwa podlaskiego w biegu na 1500 metrów osób niepełnosprawnych, no bo wiadomo, ze względu na specyfikę placówki. Ja sama również biegam, ale są też tacy biegacze amatorzy. Silna drużyna reprezentowała Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Od chwili otrzymania wiadomości ćwiczyliśmy nieustannie. Codziennie po 2 godziny biegu z panem Edwardem. My wszyscy razem w piątkę, koło 9, biegaliśmy 2-3 godziny dziennie. Jako PWSiP promujemy sport cały czas. To jest dla nas oczywiście też wyjątkowa chwila. My zawsze pomagamy, jesteśmy chętni. Także mamy nadzieję, że dzisiaj będzie to udany bieg. Nie inaczej. No ja myślę, że tutaj wszystkich zapraszamy na stadion, żeby nam kibicowali. PWSiP wszyscy razem. W charytatywnym biegu PKO BP nie mogło oczywiście zabraknąć drużyny łomżyńskiego oddziału banku. Reprezentujemy oddział w Łomży PKO. Jesteśmy ochotnikami, tak? Mamy szczytny cel, jak najwięcej okrążeń zrobić. Po południa zajęte, bieżnia wokół szkoły podstawowej, okolicznej, także jesteśmy trochę rozgrzani. Liczymy na łódź szczęścia również. Damy radę, warto wspierać, wykorzystując oczywiście tężyznę swoją fizyczną, wspierać dzieci, które potrzebują posiłków i jesteśmy do tego przygotowani. Pieniądze, które zostaną zebrane po tym biegu, trafią do Fundacji Caritas w Łomży. Organizatorów i uczestników łomżyńskiego biegu wsparła silna reprezentacja z Centrali Banku w Białymstoku. Ja reprezentuję PKO Bank Polski, czyli organizatora tego spotkania. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w Łomży na takim przedsięwzięciu. Biegamy dzisiaj po to, aby zebrać pieniądze, albo dokładnie rzecz biorąc, zamienić kroki, bieganie, metry na pieniądze, a pieniądze Caritas diecezji łomżyńskiej zamieni na obiady dla ubogich dzieci. Im więcej okrążeń, tym więcej pieniędzy. Biegamy dzisiaj w ogóle w 12 lokalizacjach w Polsce. To jest jedna z nich. Tutaj mamy łącznie 300 uczestników sztafety.
i cieszymy się, że jest całe mnóstwo kibiców dookoła. Ja się nie przygotowywałem, ale jestem pewny, że te swoje kilometry wybiegamy, bowiem drużyna liczy 5 zawodników, godzina czasu, czyli każdemu wypada po 12 minut biegania. Jeżeli drużyna ma dobrą strategię, to myślę, że możemy te 12 minut wybiegać od razu, możemy po minucie, po jednym okrążeniu wybiegać, także mamy tutaj specjalną strategię, poradzimy sobie. Udało się. 2094 okrążenia. Taki wynik padł w sobotę w Łomży. Najszybsi okazali się biegacze sztafety numer 13, Black Horse MMA Łomża, którym na jedno okrążenie wystarczyło 59 sekund. Gratulujemy. Osoby, które nie wzięły udziału w imprezie, mają możliwość pomocy dzieciom z regionu poprzez dokonywanie wpłat na odpowiednie konto Fundacji PKO Banku Polskiego. Numer konta, na który mieszkańcy Łomży mogą wpłacać pieniądze, widoczny jest na ekranie. Przelew powinien być zatytułowany Darowizna na dożywianie dzieci.